miałabyś żałować, żeś uczyniłam nieszczęśliwym? Ach, Balen, nie żałuję niczego. Zbyt słodka jakaś siła nie boli mnie, kupowie. Nie mam nawet siły pragnąć, aby było inaczej. Ale jeżeli mam być szczera, przyszłość napełnia mnie obawą. Więc się obawiam, że miłość zaprowadziła mnie dalej, niż by się godziło. Ale dlaczego przyszłość napełnia cię obawą? Czego się lękasz, moja miłość? Ach, nie jednej, ale stu rzeczy. Porywczości ojca, sądu świata, wymówek rodziny, ale nade wszystko, Walery, odmiany twojego serca i tego okrutnego zobojętnienia, jakim wy, mężczyźni, najczęściej odpłacacie zbyt tkliwe dowody niewinnego uczucia. Ach, Elizo, nie czyń tej krzywdy, nie sądź wiele innych. Posądzaj mnie o wszystko raczej, niż o to, abym mógł uchybić temu, co ci powiedziesz. Na smut cię kocham, a miłość moja będzie trwać na tyle. W słowach wszyscy mężczyźni podobni się myśli, lecz dopiero czyny ukazują różnicę. Skoro więc jedynie czyny dają poznać, czym istocie jesteśmy, daj mi czas, abym tysiącznymi dowodami budowić stałości wypowiedzi. A jakże łatwo jest nas przekonać, że kogoś kochamy. O tak, Walery, ja wiem, że serce twoje niezdolne będzie wyznać. Wiesz, że to masz prawdziwie i że będziesz mi wierny. Grzebie mnie przed potępieniem świata. Elizo, ale skąd tak czarne przypuszczenia? Ach, nie lękałabym się niczego, gdyby każdy patrzył na ciebie moimi oczami. Mam teraz przed obliczem to niebezpieczeństwo, które pierwszy raz zbliżyło nas do siebie. Ta szlachetna odwaga, ta twoja opiekuńczość, z jaką otoczyłeś mnie za te przezwody. Ach, nade wszystko ta miłość, która z tobą cię o domie zmusza cię, abyś mieszkał w tym mieście. Każe ci zapomnieć o twoim stanie i nazwisku. Ach, a na wszystko, aby mnie widywać, przyjąłeś obowiązki domownika mego ojca. Wystarcza to najzupełniej w moich oczach, ale nie wiem, czy wystarcza w oczach innych ludzi. Ze wszystkiego, coś tu nam ukorzyć wymieniła, jedynie mojej miłości chciałbym przypisać jego zasługę. Co zaś do skrupułu, to sam ojciec stara się aż na to, aby postępek twój uczynić zrozumiałym do świata. Skoro jednak, jak się spodziewam, niedługo uda mi się odnaleźć rodziców, z łatwością uda nam się ich ubłagać. Ale jeżeli sprawa będzie się przewlekać, sam jestem gotów udać się po wiadomości. Walery, nie ruszaj się stąd, błagam! Staraj sobie zjednać chociaż przychylność mego ojca! Ale sama widzisz, z jaką trudnością dostałem się do tego domu. Jak się maskuje nieustannie, jak gram jego najmilszego sługę. Nie można zarówno przesadzić w tej komedii, ponieważ nawet gdyby się grało miał w sposób najoczywistszy, on się i tak nie zorientuje. Och, ale dlaczego również nie starasz sobie zjednać przychylności mojego brata? Na wypadek, gdyby przyszła ochota służącej zdradzić tajemnicę. Elizo, charaktery ojca i brata są tak sprzeczne, że trudno się utrzymać w podwójnej roli. Ty zaś jednak spróbuj na koniec swojego brata i skorzystaj z przyjaźni, jaką ma do ciebie. Idzie właśnie. Odchodzę. Pomów z nim i wyjaw tyle, ile uznasz za stosowne. Ach, nie wiem, czy jestem zdolna do tego wszystkiego. Bardzo rad jestem, moja siostra, że cię sama zostaje. Prawda mi z tobą mówić i zwierzyć cię z pewnym sumieniem. O, z miłą chęcią, bracie. Coś masz mi do powiedzenia? Wiele rzeczy, moja siostro, i to w jednym słowie. Kocham! Ty kochasz? Tak, kocham, ale nie powiem ci szkody dalej. Wiedz, że jestem zależny od ojca i że powinien syna czynić nie podwładnym jego woli. Że nie powinno się przyjmować zobowiązań bez tych, których zawdzięczamy życie. Że niebo uczyniło ich panami naszego losu i wolno nam rozsądzać sobą jedynie z ich wskazówką. Że nie ulegając wpływom młodzieci namiętności, mogą mieć sąd o wiele zdrowszy i lepiej wiedzieć jest dla nas odpowiednie. Mówię to wszystko siostro, abyś ty nie musiała sobie zadawać tego trudu. Miłość moja bowiem nie chce o niczym słyszeć i proszę, oszczędź sobie wszelkich perswazji. Czy związałeś się, bracie, z tą, którą tak kochasz? Nie, ale jestem na to zupełnie przygotowany. I proszę, raz jeszcze nie staraj się mi odwodzić. Ach, bracie, gdybym otworzyła ci swoje serce, okazało się, że jestem jeszcze mniej rozsądny.
dałby Bóg, aby twoje serce, podobne jak moje... A posłuchasz najpierw twoją sprawę. Powiedz mi, bracie, o tej, którą tak kochasz. To jest młoda osoba, która niedawno mieszka w tej dzielnicy. Zda się, niebo stworzyło tylko po to, aby natknęła uczciem każdego, kto się do niej zbliży. Na świecie nie może istnieć nic powabniejszego. Wyznanie jej straciłem zmysły od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem na przechadzce. Mieszka z poczciwą matką, która prawie ciągle jest chora, która jest przyjrzana w sposób prosty i wiarygodny. Pielęgnuje ją, tuli i pociesza szczułością, która by cię wzruszyła do głębi. Wszystko, co przyjmie, jest jakimś niewymownym wdziękiem. Każdy postęp, pierwszy się tysiące powabów, słodycz pełna uroku, pociągająca dobroć, uczciwość bez masy. Ach, siostro, gdybyś tylko mogła ją poznać. Z tego, co mi mówisz, bracie, poznałam ją już niemal. Wystarcza mi, że ty ją kochasz. Domyśliłem się, choć nic mi o tym nie mówiły, że nie są w zbyt świetnych stosunkach i że mimo skromnego trybu życia ledwie mogą nastarczyć potrzeby. Czy ty pojmujesz, siostro, co to za szczęście móc się przyczynić do poprawienia losu osoby, którą się kocha? Zręcznie udziela się znacznej pomocy skromnym potrzebom własnej rodziny. Zresztą wtedy, jak bolesne jest uczuciem, że wszak wskutek skąpstwa ojca podobieństwem jest kosztować tej słodyczy i złożyć się pokazać całą śródeczną miłość. To prawda, on z każdym dniem daje coraz nam więcej powodów do upłakiwania przedwczesnej śmierci matki. Słyszę go głos. Oddalmy świecę dla dokończenia zwierzeń. Następnie zaś połączymy siły, aby przeciwwalczyć ojcowską tyranię. Redmiton zaraz, w tej chwili bez tłumaczeń! Dalej, zabierać się z domu! Ty, wiarty chudaju, ty, urodzony wisiędrze! Nie widziałem w życiu takiej złej bestii, jak ten przeklęty stary. Doprawdy, myślę czasami, że on ma diabła w sobie. Mrudzisz jeszcze? Za co mnie pan wygania? Będziesz się upytał, za co odniesił jeden? Umykaj ci prędzej, bo ubiję cię na tym! Cóż ja zrobiłem? Cóż ja zrobiłem? Cię pytasz? To zrobiłeś, że chcę, abyś się wynosił! Mój pan, a syn pański, kazał mi tu czekać. To idź, czekaj na ulicy, a nie jesteś mi długo, moja krzywda w nawarcie, aby podpatrywać, co się dzieje i ciągnąć ze wszystkiego korzyści. Chcę mieć bez ustawy ponosem śmiecha, zdrajcy, którego przeklęte oczy śledzą wciąż, co robię i pożerają wszystko, co mam. Jakże pan chcesz, aby można było panu coś złasować, skoro wszystko zamykasz pod kluczem i stoisz na straży we dnie, jak i w nocy? Będę zamykał, co mi się podoba i stał na straży, ile tylko zechcę. Patrz się, niewścibski, który drżą nad każdym krokiem. Czy on nie domyśla się, czego mam mieć pieniądze? Ty, może byłeś zdolny rozsiewać plotki, że ja mam schowane pieniądze! Pan ma schowane pieniądze? Nie łączę, nie mówię tego wcale! Od tak się pytam, że nie rozsiewasz takich bajeczek, aby mi na złość trochę. Cóż komuż na tym zależy, czy pan ma się? Dla nas wychodzi na jedno i to samo. Gdybyś męczkował, ja ci to męczkowanie prędko wypiję z głowy. Zabieraj się, ostatni raz powiadam. Dobrze więc, zabieraj się. Stój! Nie wynosisz tego z domu? Cóż bym mógł stąd powiedzieć? Chodź, nie zobaczy. Pokój. Oto. Drugie. Drugie? Drugie. Oto. Co tutaj nie schowałeś? Niechże pan zobaczy. Zobaczcie, na magazynie złodziejskie. Bardzo. Byłbym rad, jakby zawołać i wykonał na ślubienicę. Ach, jakże człowiek twardy byłby swego losu. Z jakąś radością okradł go naprawdę. Co? Co mówisz? O okradzaniu? Mówię, że może pan wszystko przetrząsnąć, aby się przekonać, że niczego nie okradł. Właśnie. Niech zaraz zabiegniecie skąpstwo i musi się oszukać. Co mówisz? Otóż mówię, żeby zaraz wygniotła skąpstwo i dusi groszu. O kim, że to chcesz mówić? O dusi grosza. Któż to ci dusi grosze? O brzydlicy i brodasy. Ale kogo przez to rozumiesz? Cóż się panu to tak troszczy? Bo mi się podoba. Myśli pan, że chciałbym mówić o panu? Myślę, co myślałem. Wiedzieć? No, pogłaś to. Mówiłem. To może czarny. Że, bo ja przemówię do twojego grzbietu. Nie wymieniłem nikogo. Jeszcze a gości połamie. Uderz w stół. Nie zamilczysz. Niech stracę. Ej. O, jeszcze jedna. Czyś pan zadowolony? Stary, poddaj bez obszukiwania. Co? To, co wziąłeś. Nic nie wziąłem. Z pewnością? Z pewnością. No, to z panem Bogiem. Ruszaj do wszystkich działów. Ładna odprawa, daję słowo. Będziesz za to odpowiadał przed swoim sumieniem. Oto mi kawał od piesia. Wolałbym, aby ten pies kulawy raz zniknął mi już z oczu. To za straszny kłopot mieć w domu tak dużą ilość pieniędzy. Szczęśliwy, to cały swój majątek
ulokuje na bezpiecznej lokacie. A sobie zostawi tylko to, co potrzebne na codzienne wydatki. To nie mała rzecz znaleźć w domu bezpieczną kryjówkę. Co do mnie, wszystkie zamknięcia i skrzynie uważam za mocno niepewne i nie rad na nich polega. To jest na przynęta dla złodziei. Każdy przede wszystkim tam się dobiera. Mimo to nie wiem, co uczyniłem, zakupując w ogrodzie 10 tysięcy talarów, które mi wczoraj wydano. 10 tysięcy talarów w złocie to suma dosyć. O nie, pan, sam się straciłem. Tam się i rozmawiając sam ze sobą, mówiłem zbyt głośno. Co się stało? Nic, ojczak. Dawno tu jesteście? Weszliśmy właśnie. Nie słyszeliście? Ojczak, to. Co takiego? Co mówiłem? Nie. Owszem, owszem. Ojcze. Widzę, dobrze, że was coś doleciało. Rozmawiałem właśnie sam ze sobą, jak ciężko jest dziś wydostać pieniędzy. Mówiłem, że tak jest. Mam w domu jakie 10 tysięcy talarów. Obawialiśmy się zbliżyć, ojczko, aby cię nie przeszkodzić. Bardzo rad, że wam mogę to powiedzieć, abyście sobie nie wyobrażali fałszywie i nie tłumaczyli, że to ja mam o 10 tysięcy. Nie mieszamy się do twoich spraw, ojcze. Chciałby Bóg, abym ja miał o 10 tysięcy. Nie przypuszczam. To byłby dla mnie interes, nie da. To są rzeczy. Chciałby mi się bardzo. Sądzę, że wiedziałbym, co z nimi zrobić. Ojcze. Nie narzekam. Mój Boże, przecież ty, ojcze, chyba nie masz przyczyn do narzekania. Wszystkim dobrze wiadomo, że posiadasz ładny majątek. Ja? Ładny majątek? Ci, co tak mówią, łżą bezczelnie. Tylko hultaje mogą rozpuszczać takie pogłoski. Nie udusz się, Boże. To nie ma wiary, że własne dzieci stają wśród moich nieprzyjaciół i mnie zdradzają. Czy to znaczy być twoim nieprzyjacielem? Mówić, że posiadasz majątek? To znaczy być moim nieprzyjacielem. Można? Podobne gadania i także twoje szalone wydatki staną się przyczyną, że któregoś dnia przyjdzie mi tu coś gardło poderze, nie ma niż, że ja po prostu sypiam na złocie. Jakieś ja robię nadzwyczajne wydatki. Jakie? Jakie się pytasz? Czy może być coś bardziej oburzającego niż te wspaniałe stroje, po których sobie paradujesz po mieście? Stroje Elizy musiałem wyłajać, ale ty jesteś jeszcze gorszy, bo wołał pomstę do nieba. Tak z ciebie ściągnąć to, co masz na grzbiecie, można by uzyskać wcale ładny kapitanik. Mówiłem ci mało 20 razy, mój synu, że cały twój tryb życia bardzo mi się nie podoba. Diabelnym się coś pani ci napisał. Aby skupić się w ten sposób, musisz mnie chyba podskubywać. Ej, bardzo mi ciekaw, jakby to było można ojca podskubywać. Skądże zatem bierzesz na to, aby utrzymać się na takiej stopie? Ja, ojcze? Gram! A zaś gram bardzo dobrze. I obracam całą wygraną na swoje potrzeby. I bardzo źle. Masz te tak, umiejś z tego korzystać i składać wygrał na uczciwy procent, aby cię tego zleciłeś. Bardzo mi cię tak. Nie mówiąc już o reszcie, do czego służyły te wszystkie wstążki, którymi jesteś uwierzony od stóp aż do głowy? Czy kilka sprzączek nie wystarczyłoby tak samo do przymocowania spodu? Bardzo też potrzebne wyrzucać pieniądze na peruczki, kiedy można mieć włosy swojego chowu, nie wydając ani przelonga. Założę się, że w tych wstążkach i peruczkach utonęło co najmniej 20 pistoli. 20 zaś pistoli przynosi rocznie 18 funtów, 6 susów i 8 dolarów, chociażby się tylko jeden pobierało od 12. No słuszność, człowiecze. Dajmy temu pokój. Hej! Zdaje się, że się naradzają? Pewnie brać takie. Któż znaczą te miny? Drożymy się z bratem. Kto będzie mówił pierwszym? Oboje mamy coś ci do powiedzenia. Ja mam także. To, co ci mam powiedzieć, ojcze, dotyczy małżeństwa. O, nie, że małżeństwie chciałbym z wami pogadać. Ach, ojcze! O cóż te krzyki. Czy słowo, czy rzecz sama tak się przeraża, moja córko? Biorąc małżeństwo tak, jak ty je pojmujesz, ojcze, może ono słusznie przerażać nas oboje. Lękamy się bowiem, że nasze uczucie znajdą się w niezgodzie z twoim wyborem. Nie macie się o to wyłączać. Ani jedno. Ani drugi nie będzie miał powodu wskazać się na moje zamiary. Aby więc postąpić do rzeczy. Powiedz mi, Gliardzie, czy zauważyłeś kiedy młodą osób tego imieniem Maria, mieszkającą niedaleko od nas? Owszem, ojcze. A ty? Słyszałam tylko o niej. I jak ci się wydaje, synu, ta panienka? Osobą wprost uroczą. Jej wejrzenie? Pełne niewinności i powabu. Układ i obejście. Czarujące po prostu. I uważasz, że taka dziewczyna w zupełności zasługuje na to, aby o niej powiedzieć? Owszem, ojcze. Że mogłaby być dla każdego pożądaną partią? Bardzo
pożądano. Wygląda na osobę, która potrafi być dobrą gospodynią. Niewątpliwie. I że mąż mógłby z nią być szczęśliwy. Z całą pewnością. Tylko mała pewność. Obawiam się, że nie posiada takiego posagu, do jakiego miałoby się prawo. Ach, ojcze, co znaczy mój oddech, gdy chodzi o małżeństwo z istotą godną uwielbienia? Można by rzec jedynie, że jeżeli nie weźmie się za nią tyle, ile by się chciało, można starać się robić na innych rzeczach. Oczywiście. Słowem, bardzo się cieszę, że zgadzamy się zapatrywać. Godne bowiem wejrzenie, ostateczność panie, nie zasadzi. Tyle podaj miała ja, ale... Gotów jestem ją zaślubić. Co? Jak? Powiadasz ojcze, że jesteś gotów? Zaślubić Marianę. Kto? Ty ojcze? Tak, ty? Ja. Cóż to ma znaczyć? Słabo mi się zrobiło. Pozwól mi ojcze odejść. To minie, iż będę do łupni wypij małą szklankę czystej wody. Bez dupru. To właśnie ten skanik, panicze. Tyle w nich siły, co w kurczęciu. To zatem moja córko postanowiłem dla siebie. Co do Kleanta, wydam... go za pewną wdowę, o której mówiono mi dziś rano, ciebie wydam za pana Anselma. Za pana Anselma? Za pana Anselma. Za człowiek rozsądny, doświadczony i dojrzały. Nie ma więcej na 50 lat. I słynie ze swoich dostatków. Ale ja nie pragnę wyjść za mąż, mój ojcze, jeżeli pozwolisz. A ja? Moja duszyczko pragnę, abyś wyszła załóż, jeżeli pozwolisz. Wybacz mi, ojcze! Wybacz mi, córko! Jestem najponiżejszą sługą pana Anselma, ale z przeproszeniem ojca żoną jego nie zostanę! Jestem twoim najniższym podwódkiem, ale z przeproszeniem pana żoną jego zostaniesz jeszcze dziś wieczór. Dziś wieczór? Dziś wieczór. Nie! Tak! Nie powiadam! Tak powiadam! Nie zrobisz mi tego! Zrobię ci to! Prędzej się zabiję, niż wyjdę za niego samą! Nie zabijesz się i wyjdziesz! Widziałeś to, aby córka w ten sposób rozmawiała ze swoim rodzonym ojcem? A czy widział kto, żeby ojciec w ten sposób wydawał córkę za mąż? No to jest partia bez zarzutu. Założę się, że każdy tylko pochwali mój wybór. A ja założę się, że nikt rozsądny ojca wyboru by... O, to Walery. Czy chcesz, abyśmy go obrali za sędziego w tej sprawie? Chętnie. Zdanie się na jego wyrok. Zrobię wszystko, co rozkaże. Zatem rzecz załatwiona. Chodź do Walery. Obraliśmy cię właśnie, abyś nam sądził. Kto z nas ma słuszność? Ja, ty córka. Ani wątpliwości, że pan. Panie szanowny. Nie, ale pan jako wcielenie najczystszego rozsądku nie może nie mieć słuszności. Pragnę dziś wieczór wydać się za statecznego i bogatego. A tymczasem ta lada to w nos mi powiada, że i to ani w głowie. Cóż ty na to? Co ja na to? Cóż ty na to? No i oczywiście ma pan rację. Słuszność jest najzupełniej po pańskiej stronie. Ale córka nie jest tak zupełnie w błędzie, jeżeli... Jak to? Przecież Anselm to bardzo pierwszy głowy. Szlachcic to herbowy. Był spokojny, rozsądny, doświadczony, zamożny, nie mający dzieci z pierwszego małżeństwa. Co mogłaby znaleźć lepszego? Wszystko prawda, ale córka mogłaby odpowiedzieć, że pan traktuje sprawę zbyt nagle, że trzeba przynajmniej czasu, aby podnieść jej serce. Nie. Każdy lot trzeba pinać po prostu. Sprawa ta przedstawia na mnie korzyść, której nie mógłbym się spodziewać w innych warunkach. Gdzie się miał wziąć? Bez posagu. Bez posagu? Tak, bez posagu. Bagatela, to już nic nie mogę dopowiedzieć. Bez posagu to w istocie decydujący argument. A na pewno, że to stanowi dla mnie oszczędność wcale pokaźną. Tak. Oczywiście, nie można zaprzeć. Prawda. Iż córka mogłaby odpowiedzieć znowu, że małżeństwo jest sprawą ważniejszą niż mi się zdaje. Jest to kwestia szczęścia lub niedoli całego życia. Są to zobowiązania zaciągane aż do zgonu i trzeba je zaciągać z największą odpowiedzialnością. Ale bez posagu! Ma pan słuszność. Nie ma odpowiedzi, wiadomo. Któż u diaska mógłby się sprzeciwiać? Wprawdzie. Są ojcowie, którzy by woleli raczej liczyć się z chęciami córki niż z takim wydatkiem. Którzy nie chcieliby poświęcić jej szczęścia dla własnych korzyści. Którzy wstawiają wszystko na tą ową rękojmę czci, słodką wzajemną sympatię i miłość w małżeństwie. Bez posagu!
posagu. To prawda. To zamyka usta. Bez posagu. Jak tu się oprzeć takiemu argumentowi? Dobierać ci do moich pieniędzy? Czekaj tu chwilę, wracam natychmiast. Czy ty żarty sobie stroisz, Baler, mówiąc w ten sposób? Przepraszam, więc to aby go nie rozdrażnić i łatwiej dać sobie z nim radę. Ale to małżeństwo! Poszukamy sposobów, aby je udaremnić. Ale ono ma być zawarte jeszcze dziś wieczór. Trzeba wyprosić zwłokę, najlepiej udaj chorobę. No i co? Lekarze wezmą i choroba się... wyda! Żartujesz? Wyda. Żartujesz? Czy oni mają o tym jakiekolwiek pojęcie? Wymyśl sobie dowolną chorobę. Oni na pewno znajdą uczone dowody, aby dowieść jej pochodzenie. Ale wreszcie, jako ostatni sposób, zostaje nam ucieczka. Jeśli nóż twoja piękna jest potrafi się zdobyć. Dzięki. Dawa, mówi się. Tak. Córka powinna być posłuszna ojcu. Nieważne, czy mąż się podoba, czy nie. Tak. Bez posagu to wielkie słowo. Gdy taki argument wchodzi w grę, nie obowiązkiem jest zamknąć oczy na wszystko. Dobrze, to się nazywa mówić. O! Przepraszam pana, jeżeli ośmieliłem się mówić do córki w ten sposób. Ależ jak to? Przecież prześlicznie mówisz. Chciałbym, abyś zyskał na nią wpływ nieograniczony. Tak, tak. Możesz się możeć ile ci się tylko podoba. Przelewam na niego całą władzę od nieba mi daną i żądam, byś we wszystkim była tu posłuszną. Czy wobec tego zechce pani opierać się jeszcze? Panie, pójdę jeszcze trochę sumienie rozcząsnąć. Owszem, bardzo będę ci wdzięczny. Spodobałeś? Dobrze będzie, jak się jeszcze i cugli trochę przykrył. Prawda, należy. Niech się pan nie martwi, wszystko dam sobie radę. Staraj się, staraj. Muszę teraz wyjść do miasta, wrócę za małą chwilkę. Tak, pieniędzy z darem najcenniejszym na świecie. Powinnaś pani dziękować niebiosom! Że dały pani tak wspaniałego i zacnego ojca. Skoro ktoś jest gotów wziąć pannę bez posagu, nie ma czasu się zastanawiać. Taką okazję trzeba w lot chwytać. Wszystko mieści się w sobie bez posagu. Powinno ono stać się za młodość, piękność, urodzenie, majątek, honor, rozum i uczciwość. Cierny chłop. To się nazywa tym dzieciakiem. To ma przypomnieć takiego człowieka. Panie dziwcze! Gdzieś ty się połęcał, czy nie kazałem? Tak, panie! Miałem też zamiar oczekiwać pana niewzruszenie. Ale ojciec pański, jak wiadomo, człowiek nie odznaczający się zbytnią uprzejmością, przemocą wygnał mnie z domu. Dobrze, że Mkirów przy tym nie oberwał. Jak z tą sprawę? Rzecz nagle bardziej niż kiedy, jak myśmy się rozstali, odkryłem, iż własny ojciec jest mym własnym współzawodnikiem. Ojciec zakochany? Tak! Ile udało mi się ukryć pomieszanie, bo jak przyprawiła mnie tę wiadomość. Jemu wpadło do głowy się zakochać? Czy diabeł go opętał? Czy on sobie żarty stroi? Alboż miłość jest dla takich jak on? Trzebaż było za moje grzechy, aby i korona wydziła ta namiętność. Ale po cóż w takim razie kryje się pan ze swoją miłością? Aby nie budzić podejrzeń. W danym razie łatwiej przeszkodzić do Boga. Jakąż odpowiedź? Przecież, mój Boże, Panie, pożycza się wielka bieda. Dziwne rzeczy musi przejść ten, kto jak pan zniewolony jest się oddać w łapy lichwiarzy. Zatem ci z interesu, za pozwoleniem i Simon, faktor, którego nam polecono, człowiek ruchliwy i bardzo oddany, mówi, że na głowie by stanął dla pana i zapewnia, że sama fizjonomia pańska usposobiła go jak najżyczliwiej. Zostało zatem te 15 tysięcy? Owszem, ale pod paroma warunkami, które trzeba będzie przyjąć, jeżeli rzecz ma przyjść do skutku. Zaprowadzić do osoby, która ma dać tę kwotę? Cóż, znowu, to nie jest takie proste. Ten człowiek jeszcze więcej od pana stara się pozostać w ukryciu. Nie ma pan pojęcia, co to za tajemnice. Chce, aby nazwisko jego było zupełnie nieznane. Dziś ma się spotkać z panem w wynajętym mieszkaniu, aby się dowiedzieć o pańskim majątku i stosunkach rodzinnych. Nie wątpię, że samo nazwisko ojca usunie wszelkie trudności. Zwłaszcza wobec śmierci matki, której z kiedy nikt nie jest w stanie nagrać. Oto parę punktów, które sam podyktował pośrednikowi, aby ten znowu zakomunikował je panu przed rozpoczęciem układu. Przypuściwszy, że wierzyciel znajdzie dostateczne zabezpieczenie i że osoba zaciągająca pożyczkę jest pełnoletnia, z rodziny posiadającej majątek znaczny, pewny, niezachwiany,
czysty i wolny od wszelkiego obciążenia, spisze się wyraźną i szczegółową umowę przed rejentem. Bardzo słusznie. Aby nie obciążyć sumienia żadnym skrupułem, wierzyciel żąda od swoich klientów jedynie jednego denara od 18. Jeden od 18? Tam do kata, taki sprawdzony człowiek. Dobra, nie ma prawa się skarżać. To prawda. Ale ponieważ nie rozporządza pominioną sumą, ja by nie wygodzić, zmuszony jest pożyczyć ją od kogo innego z procentem jednego denara od 5. Dłużnik zmuszony będzie ją pokryć koszta tego procentu, niezależnie od procentu właściwego, zważywszy, że jedynie dla jego dogodności bezpośredni wierzyciel okazuje gotowość zaciągnięcia tej pożyczki. Co u diabła? To rzeczy turek jaki? Aż to więcej niż 25 od 100. Samej rzeczy, to samo i ja powiedziałem. Musi się pan zastanowić. Cóż tu się zastanawiać? Trzeba mi pieniędzy i muszę zgodzić się na to wszystko. Taką też dałem odpowiedź. Czy jeszcze coś więcej? Już tylko jeden punkt. Z żądanych 15 tysięcy franków pożyczający dostarczy w gotowiźnie jedynie 12. W miejsce zaś pozostałej kwoty osoba zaciągająca pożyczkę przyjmie sprzęty, ubrania i kosztowności. Cóż to ma znaczyć? Niech pan posłucha spisu. Po pierwsze, łóżko z bardzo kosztownie haftowanymi kolorami z sukna oliwkowego koloru. Do tego 6 takichże krzeseł i kapa na łóżko. Wszystko w bardzo dobrym stanie, podbite jedwabno czerwoną niebieską tafą. Nadto baldachim nad łóżko różowe z czystej wełny z jedwabnymi frędzlami. Cóż ja opoczę z tym wszystkim? Niech pan czeka. Nadto dywan ścienny przedstawiający mózgowi Jowisza. Nadto stół orzechowy o 12 kręconych nogach, rozciągany wraz z odpowiednią ilością krzeseł. A cóż mnie u diabła? Niechże pan będzie cierpliwy. Nadto 3 muszkiety wykładane perłową macicą raz pod kurkami. Nadto piec cyglany z 2 alembikami i 3 zbiornikami. Bardzo użyteczny dla amatorów destylacji. Diabli nie biorą powoli! Nadto lutnia bolońska posiadająca wszystkie lub prawie wszystkie strony. Nadto wartosabina z figurami oraz gra w morskę, zabawy stanowiące bardzo miłe zajęcie dla nich w czasie. Nadto skóra jaszczurza po 4 stopy długa, wypchana sianem, osobliwość bardzo zdobiąco pokój, gdy się ją zamieści kupowały. Wszystkie wymienione przedmioty łącznie warte między braćmi więcej niż 4500 franków oddaje się przez szczególną względność za sumę 1000 talarów. Nie, jeszcze go zaraz zdusi razem z jego względnościami. Tego łotra! Oprawcę! Czy słyszał ktoś o tak bezcennej lichwie? Nie dość mi straszliwego procentu, jaki ze mnie wyciska. To jeszcze staram się wcisnąć w stare rupiecie za 3000 franków, zebrane diabeł wie skąd, a nie 200 talarów za to nie dostałem. A jednak muszę zgodzić na to wszystko. Ten łotr wie, że jestem w dość ciężkiej sytuacji i trzeba się zgodzić na wszystko, co zechce. Przeproszenie pańskim, widzę, że pan wchodzi na ten sam gościniec, po którym imć pan Róg kroczył do ruiny, sprzedając tanio, kupując drogo i przejadając morze na pół. I cóż mam robić? Oto dokąd prowadzi młodych ludzi przeklęte skąd swoich ojców. A potem ktoś nie dziwi, że życzył jak najwyklejszej śmierci. Trzeba przyznać, że ojciec potrafiłby swoim ohydnym skąpstwem oburzyć najspokojniejszego człowieka. Nikt mi Bogu dzięki nie zarzuci, abym sympatyzował z szubietnicą. Spośród moich kolegów, którzy nie bardzo przebiegają rzemiosła, zawsze umiem się przyzwyczaić do innych z każdej sytuacji sztuczki, pachnącej choć trochę strycznie. Ale muszę przyznać, że ten stary postępowanie budzi we mnie szaloną pokusę, aby go okraść. Mniemam, iż taka kradzież byłaby naprawdę chwalebnym uczynkiem. A już notatkę przejrzę jeszcze raz. Tak, panie, to młody człowiek, któremu gwałtem potrzeba pieniędzy. Znajduje się w tego rodzaju położeniu, że godzi się na wszystkie warunki. Ale przecież pisz Simonie, że nie ma żadnego naszej dostępności, nazwisko? Nie, dokładnych informacji nie mógłbym udzielić. Wiem tylko, że pochodzi z rodziny bardzo bogatej. Matka już nie żyje. Gotów zaś zobowiązać się, jeśli pan zechce, iż ojciec umrze w ciągu 8 miesięcy. To już było coś. Widzisz, Simon, miłość chrześcijańska każe nam to obudzić. I skoro to w naszej mocy. Rozumie się. Co to może znaczyć? Przecież to nasz Simon rozmawia z pańskim ojcem. Ja jestem. Czyżbyś ty mnie zdradził? Ochotnie wam było pilno. Ktoś panu powiedział, że to tutaj? Niech mi pan wierzy.
To nie ja wydałem pańskie nazwisko i mieszkanie, ale sądzę, że nie stało się nic złego. Ci panowie są dyskretni, rzecz się więc porozumieć i tutaj. Jak to? Oto właśnie osoba, która pragnie pana włożyć owie 15 tysięcy. Jak to, Obisiu? To ty puszczasz się na takie bezczelne sposoby? Jak to, ojcze? To ty się plugawisz tak chętnie w tym rzemiosłem? Więc no ty chcesz się zrujnować tak niegodziwymi pożyczkami? A ty, ojcze, śmiesz się jeszcze pokazywać oczom ludzkim? Ty śmiesz jeszcze o tym stawać przede mną? To ty starasz się wytłumaczyć tak ludziolichwą? Nie wstydzisz się, powiedz, nie wstydzisz się grzęznąć w takich łajdactwach, brnąć straszliwą rozrzutność i trwonić haniebnie majątek z trudem umierany przed rodziców? Wciąż jest się nierumieni, poniżę twoją godność i dobre imię nienasyconej rządzy z wiele talarów? Zdzierzcę w swoim przewyższać kiedykolwiek najgorsze sztuczki, wyliczone przy najsłynniejszej kwiarze? Precz z moich oczu, ojcze! Precz z moich oczu! Kto jest większym zbrodniarzem w ciebie, ojcze? Czy ten, kto tego pożycza pieniądze, których potrzebuje? Czy ten, kto kradnie pieniądze, nie mając chęci użyć? Wynoś się! Nie doprowadzaj mnie do ostateczności! Swoją drogą rad jestem z tego spotkania. To dla mnie przez drogami bardziej niż kiedy miał oko na jego czynności. Panie! Zaczekaj tu chwilę. Mam z tobą odmówić. Zajrzyj do swoich pieniędzy.